Miasto Gliwice już po raz kolejny ogłosiło konkurs na dofinansowanie pobytu jednego dziecka w prywatnym żłobku kwotą do 500 zł. Na dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych miasto zamierza przeznaczyć ponad 870 tysięcy zł. Aktualnie ze wsparcia miasta korzysta 7 z 8 działających w Gliwicach prywatnych żłobków. Wśród nich znalazły się takie żłobki jak Miasteczko Dzieci czy Hakuna Matata. Nasz żłobek kompleksowo obsługuje dzieci od 5 miesiąca życia do lat 3. W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy również dzieci powyżej 3 roku życia. Dzieci mają kompleksową taką opiekę nad sobą, również taką funkcję wychowawczą, rozwojową. Mamy sensoplastykę dla dzieci, mamy dogoterapię, szereg różnych innych działań, które już dziewczyny w ramach swoich kompetencji wykonują na rzecz dzieci. Miasteczko Dzieci powstało w centrum miasta Gliwice z myślą o rodzicach mieszkających i pracujących właśnie w naszym centrum. Sądziłyśmy, tworząc tą placówkę, że miejsce bliskie dla mam po urlopie macierzyńskim będzie na pewno łatwiejszym takim startem i w rozłące pomocą w takiej bliskiej odległości między dzieckiem a mamą. Każdy żłobek starający się o dofinansowanie z miasta musi spełniać określone kryteria i uzyskać zezwolenie odpowiednich służb. Żłobek, aby mógł otrzymać dotację z miasta Gliwice, musi być przede wszystkim wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Aby uzyskać taki wpis, musi spełnić też szereg zezwoleń i zgód, między innymi z Straży Pożarnej oraz sanepidu. Musi być to opieka, która jest sprawowana przez minimum 10 godzin w skali jakby doby. No i oczywiście ilość zatrudnionych opiekunek na ilość dzieci, które są w placówce. Jak zauważają zarządzający żłobkami, chętnych do skorzystania z tej formy pomocy z roku na rok jest coraz więcej. I choć nie brakuje osób, które mają wątpliwości i chcą wiedzieć więcej o tej formie opieki. No przede wszystkim to jest chęć i nastawienie też rodziców do tego, że rzeczywiście chcą oddać dziecko do żłobka, bo tutaj dużo też, dużym taką podstawą, że to dziecko u nas będzie, jest to, jak rodzic jest nastawiony. Czy rzeczywiście chce, czy się na razie waha i zastanawia, czy sobie on poradzi i dziecko. W ostatnich miesiącach widzimy wzrost zainteresowania w ogóle oddawaniem dzieci do żłobka. Dzieci jest coraz więcej, coraz większe jest zainteresowanie, tym bardziej placówkami, uważam, które uzyskują dotacje i współpracują z Urzędem Miasta. Jest to jakieś tam odbarczenie portfela rodzica, też mają różne swoje plany i wydatki, także rodzice bardzo, nawet jak chcą zapisać dziecko, to pytają, czy jesteśmy objęci dofinansowaniem z Urzędu Miasta. Prowadzące żłobki niepubliczne mają czas do 6 czerwca na złożenie swojej oferty.